Od kilku lat zaobserwowałam znaczną wiotkość tych powiek, coraz bardziej opadały i zwłaszcza bardzo widoczna jest dysproporcja pomiędzy jednym okiem a drugim. Zwłaszcza już w godzinach popołudniowych, kiedy oko jest zmęczone, ta powieka zupełnie się przesuwa. Również przy wizycie u okulisty. Tak samo już pani doktor zwróciła, pani okulistka, uwagę na to, że ta wiotkość jest już na tym etapie dosyć taka widoczna i nawet w oku lewym tak się pogłębia, że faktycznie za kilka lat być może już nawet by przesłoniła troszeczkę pole widzenia. Także myślę, że to najbardziej skłoniło, żeby już teraz w tym momencie sobie to poprawić, żeby to po prostu potem za bardzo się nie pogłębiło. Pani Joanna zgłosiła się z problemem nadmiaru skóry powiek. Mówiła mi o tym, że największe trudności sprawia jej wykonanie makijażu. Zgłaszała również, że inne osoby określają ją jako zmęczoną i że wygląda czasami na niewyspaną. Problem, z którym zgłosiła się pani Joanna, nie jest problemem rzadkim. Zdarza się dość często. U pacjentek z biegiem lat niestety skóra traci elastyczność, co skutkuje z tym, że ciężko jest im nałożyć makijaż. Jeszcze na początku są w stanie to zatuszować, że te powieki tak opadają. Nie jest to do końca widoczne. Natomiast z biegiem lat skóra na tyle staje się obwisła, że jest to widoczne pomimo próby zaretuszowania tego problemu. U pacjentek, akurat u pani Joanny nie występował ten problem, ale czasami pacjentki mają tak duży nadwis skórny na powiece górnej, który im uniemożliwia widzenie, czyli zasłania im pole widzenia. Często u pacjentek występuje asymetria, która może wynikać albo z nadmiaru skóry, który jest po jednej stronie, jest bardziej nasilony, bądź też może wynikać z problemu związanym z przepukinami tłuszczowymi, czyli powięzi, które powinny trzymać tłuszczyk w powiece, nagle zaczynają z biegiem lat zaczynają być mniej elastyczne i tłuszczyk z okolicy powieki przedostaje się coraz bardziej na zewnątrz. I te zmiany, czy tą asymetrię jesteśmy w stanie skorygować też chirurgicznie. U pacjentek, u których występuje spory nadmiar skóry w obrębie powiek górnych, zabiegiem z wyboru jest blefaroplastyka, czyli usunięcie nadmiaru skóry powieki. Często również zabieg wymaga redukcji mięśnia okrężnego oka oraz operacji z usunięciem przepuklin tłuszczowych. Celem zabiegu blefaroplastyki jest uzyskanie młodszego, bardziej promiennego wyglądu skóry, też otworzenie oka, tak żeby wyglądało młodziej. W przypadku pani Joanny dążyłam do tego, aby jej spojrzenie wyglądało młodo i żeby nie miała problemu z nakładaniem makijażu. U wielu pacjentek jesteśmy w stanie poprawić widzenie, czyli zmniejszyć ten nawis skórny, który powoduje zaburzenia pola widzenia. Zabieg wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, czyli pacjent musi się liczyć z niewielkim ukłuciem przed zabiegiem, czyli po jednej i po drugiej stronie musimy wykonać jedno ukłucie, tak żeby wprowadzić środek znieczulający. U pani Joanny uzyskaliśmy zamierzony efekt. Została usunięta asymetria, jak również zredukowaliśmy nadmiar skóry opadających powiek górnych. Z tego co pamiętam, to chyba tak już po tygodniu, jak już oczywiście tam taka jakaś lekka opuchlizna, już to wszystko zniknęło, to już ten efekt był. Oko od razu było takie większe, takie otwarte, twarz wyglądała od razu bardziej wypoczęta. Także myślę, że już po tygodniu, a już po dwóch, to już zupełnie wyglądała tak, jak chciałam, żeby wyglądała. Na pewno, jeżeli cień na powieki nakładam, to teraz już nie ma nadmiaru tej takiej wiotkiej skóry i ten cień tak gładko, elegancko się nakłada. I to na pewno widać dużą poprawę. Po zabiegu blefaroplastyki pacjent powinien zostać odwieziony do domu przez osobę towarzyszącą. To jest bardzo ważne akurat w przypadku tego zabiegu. W tym początkowym okresie obrzęk i zasinienia występują praktycznie zawsze u każdego pacjenta. Dlatego w okresie pierwszego tygodnia po zabiegu pacjent powinien spać na wznak z delikatnie uniesioną głową, tak żeby obrzęk mógł się jak najszybciej wycofać. W kolejnych dniach zasinienia i obrzęki powoli będą się wycofywać. W siódmej dobie pooperacyjnej najczęściej usuwamy, jeżeli nic się oczywiście nie dzieje,
dzieje. Usuwamy szwy po zabiegu operacyjnym, wtedy pacjent może zacząć stosować kremy, które zmiękczają bliznę, zastosować również masaż, tak żeby blizna była jak najmniej widoczna. Ponieważ w początkowym okresie też niestety blizna jest dość czerwona i na początku jest zauważalna, ale w okresie tak około 3 miesięcy czy do pół roku staje się ona tylko w jedną malutką, niewidoczną kreseczką. Po zabiegu blefaroplastyki nie można uprawiać sportów przez okres około 3 do 4 tygodni. Przez okres około 7 dni po zabiegu nie zaleca się prowadzenia samochodu. Ze względu na obrzęk, na zasinienia, może to utrudniać jazdę i w tym momencie jest ona niewskazana. Po okresie 7 dni, po pierwszej kontroli, lekarz jest w stanie stwierdzić, czy pacjent będzie w stanie prowadzić samochód, czy też jeszcze będzie trzeba chwileczkę poczekać. W przypadku aktywności fizycznej czas rekonwalescencji może być wydłużony i może trwać nawet do 3 tygodni. Dlatego zabraniamy pacjentom uprawiać sportów, bo może to nasilić obrzęk czy nasilić krwawienie po samym zabiegu operacyjnym. Makijaż natomiast zalecam, żeby nakładać dopiero po upływie około tygodnia, tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy rana ulegnie zagojeniu. Dlatego, że każde drobinki, które dostają się do rany, mogą tam pozostać i spowodować powstanie tatuażu. Po zabiegu operacyjnym nie należy wystawiać się na promieniowanie słoneczne, należy chronić się przed słońcem, nosić okulary przeciwsłoneczne. I ten okres staje się wydłużony ze względu na to, że blizna, która powstaje po zabiegu, jeżeli będziemy ją narażać na promieniowanie słoneczne, będzie bardziej widoczna. Po powrocie do domu pacjentka powinna zrobić sobie zimny kompres, który spowoduje zmniejszenie obrzęku. Jednak taki zimny kompres nie powinno się kłaść bezpośrednio na skórę. Powinno się zabezpieczyć skórę przed zakażeniem i odmrożeniem, kładąc sterylny gazik pomiędzy skórę a kompres. Po samym zabiegu operacyjnym nie zakłada się opatrunków, także należy jak najczęściej przemywać ranę delikatnymi środkami odkażającymi. W kolejnych dobach staramy się jak najbardziej usuwać stróbki, które mogą powodować odleżyny w okolicy rany i wtedy skutkować tym, że blizna, która się utworzy, będzie większa i nie tak symetryczna, jakbyśmy chcieli. Zabieg blefaroplastyki nie jest zabiegiem bardzo bolesnym, natomiast zaleca się zażywanie leków przeciwbólowych, oczywiście z pominięciem leków z grupy aspiryny. Mogą to być czy paracetamol, czy ibuprofen, leki zmniejszające stan zapalny i mające działanie przeciwbólowe. Pierwsza kontrola po zabiegu jest w 7 dobie pooperacyjnej. Najczęściej wtedy usuwam szwy u pacjentów, jeżeli rana wygląda prawidłowo, jeżeli jest zagojona, te szwy nie są już wtedy potrzebne. I praktycznie od czasu zagojenia rany możemy stosować preparaty, które będą powodowały to, że blizna będzie o wiele bardziej wyglądała estetycznie. Po zabiegu operacyjnym zupełnie naturalne jest to, że występuje obrzęk. Występuje ono u wszystkich pacjentek. Mogą skutkować zaburzeniem pola widzenia. Po zabiegu występują również zasinienia i tym też nie należy się przejmować. Jest to wszystko związane z tym, że mamy grawitację i powięzie, pomiędzy którymi przemieszczają się krwinki czerwone. Co nas również nie niepokoi, to to, że blizna na początku jest czerwona, może swędzieć. To zazwyczaj ulega zmianie i na przestrzeni miesięcy blizna się staje coraz bardziej delikatna, biała i mniej widoczna. Objawami, które powinny skłonić pacjentkę do pilnego kontaktu z lekarzem, to przede wszystkim ból okolicy zagałkowej. Po zabiegu blefaroplastyki niezwykle rzadko, lecz może zdarzyć się krwiak okolicy zagałkowej, który może doprowadzić do utraty nerwu wzrokowego. Dlatego w tym wypadku ta interwencja musi być jak najszybsza. Kolejnym objawem jest miejscowy stan zapalny, czyli obrzęk, który nie ulega zmniejszeniu, to, że rana będzie zaczerwieniona, bolesna, że z rany może pojawić się wyciek ropnej wydzieliny. Innymi objawami mogą być rozejście się szwów po zabiegu operacyjnym, czy niedomykalność powieki, bądź też wywijanie powieki po zabiegu operacyjnym. Najczęściej są to problemy, które występują w kolejnych dobach, nie w tych pierwszych dobach pooperacyjnych, ale również wymagają naszej interwencji. Efekt po zabiegu blefaroplastyki zależy od tego, jak nasza skóra się starzeje, czyli na pewno zależy od względów genetycznych i tutaj należy popatrzeć na swoich rodziców. To raz, ale też inne rzeczy mają na to ogromny wpływ, jak na przykład
przykład to, co jemy, czyli nasza dieta, to, czy palimy papierosy oraz to, jak bardzo wystawiamy skórę na promieniowanie słoneczne. Czyli w przypadku pacjentów, którzy nie dbają o siebie, źle jedzą, czy też nadużywają kąpieli słonecznych, bądź palą papierosy, ten efekt na pewno będzie skrócony. Ale zazwyczaj jest to efekt dość długi, bo może trwać nawet od 10 do 20 lat. Po zabiegu blefaroplastyki możemy wykorzystywać inne techniki, które będą wspomagać to, żeby skóra była bardziej jędrna i nie traciła swojej elastyczności. Między innymi wykorzystujemy do tego laser frakcyjny. Zabiegi medycyny estetycznej, które mogą sprawić, że skóra nie będzie traciła swojej elastyczności po zabiegu blefaroplastyki, myślę, że najlepiej wykonywać dopiero w tym okresie, kiedy zobaczymy końcowy efekt. Czyli jeżeli efekt na przykład nie będzie zadowalający, bądź też pacjentka będzie miała tendencję do dużego starzenia, czy do szybkiego starzenia skóry, to wtedy możemy pomyśleć o tym, żeby zastosować laser frakcyjny w późniejszym okresie. Czyli myślę, że przez ten okres pół roku, kiedy będziemy dopiero w stanie zobaczyć efekt końcowy, nie skłaniałabym się do tego, żeby wykonywać takie zabiegi. Najbardziej, co mi wtedy przeszkadzało, prawda, z czym ja się zgłosiłam, to była ta dysproporcja pomiędzy wielkością tych oczu, otwartych oczu. Jedna ta powieka bardziej przysłaniała i to było bardzo już takie widoczne na każdym zdjęciu. Natomiast teraz ja mam wrażenie, że to się tak fajnie zrównało.